na tym świecie kilka, a może i kilkadziesiąt lat. Czy przypominasz sobie taki dzień w swoim życiu, kiedy nikogo nie obgadałeś, nie życzyłeś mu źle, nie zazdrościłeś? Jeżeli nie, to zmień to dzisiaj. Rzuć sobie wyzwanie. Podchodząc do tego krzyża, czujemy faktycznie jego ciężar. Nie tylko tą historię, którą my czytamy przy każdej stacji, gdzie nawiązujemy do męki, do upadków, ale fizycznie możemy go dotknąć. Dziś jakby mróz, no to i szczypie w palce, i pogoda nieciekawa, i śnieg zasypie, i wiatr przywieje. No, jest to za każdym razem doświadczenie tej męki. Przeszliśmy dzisiaj wspólnie drogę krzyżową, a była pod hasłem Pójdź za mną. Pierwsze drogi krzyżowe, które się odbywały przez Juszczyn, to były w czasach komunizmu za wielkiego proboszcza, patriotę, księdza kanonika Adolfa Chojnackiego. I wtedy misję głosił i rekolekcje w naszej parafii ksiądz Jan Umiński. I to była wielka manifestacja wiary. Wyszliśmy tą drogą krzyżową przez Juszczyn, przez wieś. W tych czasach to było trudne, bo była inwigilacja służby bezpieczeństwa. Kazania nagrywali, różne sytuacje przy tym były. Ale jednak każdy tęsknił do tej wiary. I wyszliśmy przez Juszczyn. Pogoda była też taka nie jest bardzo sprzyjająca. Ale każdy w tej radości serca szedł tą drogą krzyżową. Później kontynuowany jeszcze było przy księdzu Trutym, a potem nagle jakoś ta tradycja wygasła. Chcieliśmy to odnowić, ożywić. Wpadliśmy na pomysł w zespole, tak się zrodziła myśl w 2014 roku, żeby do tych ubiegłych lat nawiązać i skrzesić tą tradycję. Była wielka ekscytacja, przygotowywanie krzyży do każdej stacji. Jeden mój brat ze swoim kolegą mi wycinał, drugi rzeźbił numery stacji i stacje. No, zaangażowani w to byliśmy praktycznie wszyscy. Było to piękne przeżycie. Ludzi było mnóstwo, blasku tych pochodni. Opracowaliśmy pieśni na góralską nutę, te pustne pieśni, żeby to pięknie zagrać, wyśpiewać. Pierwszy krzyż, pamiętam, pożyczyliśmy od KSM, czy Oaza nawet, już nie pamiętam, jak się to nazywało, z Zawoi. A następny rok już sami zrobiliśmy krzyż. Pozostał tylko Ty, byś pozostał tylko Ty, jedynie Ty, Ty nic zdoła. Przejście taką drogą krzyżową, myślę, że z każdym rokiem niesie inne przesłanie, inny ma wydźwięk. No i w sumie każda była inna, każda się czymś różniła, nie tylko pogodą, ale i atmosferą. Pogodą ducha również. A pogodą ducha również, i atmosferą. I to tak z roku na rok tak wygasza. Ubogacamy, ale i wykracza to już, grubo poza nasz region, poza naszą parafię, bo i ludzie z okolicznych wsi, nie tylko i z dalsza przyjeżdżają i byli z nami. Byli i szli i różnymi stanami, bo i lekarze nieśli krzyż i tu policja teraz zabezpiecza, pięknie prowadzi i straż pożarna nasza miejscowa. No jest to przepiękne wydarzenie, na które się czeka. No, co roku. Nie ukrywają. Uczestniczą, czasami idą nawet wbrew sobie, bo ktoś tam z domu idzie, ktoś kogoś ciągnie. Można zaczerpnąć z głębi męki Chrystusa. Często się młodzi wstydzą przyznać do tego, że wierzą, że gdzieś wychodzą. No staramy się pokazać, że to jednak nie jest wstyd, że nie tylko Boże ciało, ale i droga krzyżowa może być formą tej manifestacji.
czyniąc krzyż rano po wstaniu, po obudzeniu się przecież składamy 5 palce. W znaku krzyża symbolizują 5 ran Chrystusa, więc już samym tym świadczymy. A tutaj jest ta manifestacja taka na zewnątrz. No, my się starzejemy, przychodzą po nas inni. No i ważne, żeby też umieli czerpać. Myślę, że ta tradycja będzie nadal trwała. No i tak samo w przyszłym roku i kolejnych. No i serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą z nami pójść, ale przede wszystkim chcą pójść z Chrystusem i za Chrystusem. Ci, którzy chcą dotknąć tej męki, chcą dotknąć zbawienia. Serdecznie zapraszamy.